Po podpisaniu porozumienia jastrzębskiego ja uważałem, że moje zadanie, moja rola się zakończyła. I przez tydzień, 3 września po podpisaniu porozumienia pojechałem do domu, spałem do następnego dnia, bo spania to tam było minimalnie, a adrenalina jak to wszystko puściło, no to ja też puściłem. Mój organizm po prostu się upomniał o odpoczynek. I co zrobiłem? Pojechałem do pracy i przez tydzień normalnie pracowałem ze swoją załogą, ze swoimi ludźmi. I pewnego dnia zablokowany znaczek i przyjeżdżam na kopalnię, znaczek zablokowany i informacja, że mam zająć się tym, co podpisałem, tak to umownie nazwijmy, że jako członek prezydium Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego jestem oddelegowany do pracy w nowo tworzonym związku i że mam się zająć pilnowaniem wdrażania porozumienia jastrzębskiego jako osoba, która jest w tym przypadku delegowana ze strony kopalni. No i tak się rozpoczęła moja działalność w Solidarności. Pierwszą siedzibą, jaką mieliśmy w Jastrzębiu, to była taka siedziba w Jastrzębiu Zdroju w starym budynku. Oj, tam się działo. Kwestia na mocy porozumienia jastrzębskiego byliśmy miejscem, które miało za zadanie organizować nowy związek, ale jednocześnie na mocy porozumienia mieliśmy uprawnienia do tego, żeby wydawać jakby uprawnienia do organizacji nowych związków zawodowych ludziom. I mieliśmy uprawnienia do tego, żeby tworzące się struktury miały możliwość organizowania tej pracy w taki sposób, że ludzie, którzy to organizują, żeby mieli możliwość organizowania tych nowych związków bez świadczenia pracy. Tam się działo, ach, to był młyn, wszyscy robili wszystko. Mieliśmy na mocy porozumienia jastrzębskiego uprawnienia do organizowania nowego związku. I na nasz wniosek, może nie na nasz wniosek, z naszego uprawnienia ludzie, którzy byli delegowani ze strony swoich kopalń, swoich załóg, dostawali od nas pełnomocnictwo do tworzenia takiego związku. W międzyczasie już się zaczęła też organizować związek na szczeblu krajowym. Nastąpiły pierwsze kontakty nasze Jastrzębia z Gdańskiem. Pamiętam, że pierwszymi ludźmi, którzy pojechali wtedy do Gdańska, to takie pierwsze kontakty to był Rysiek, Kuś i ja. Potem Rysiek, Kuś, Tadek Jedynak i ja. Pamiętam jedną z rozmów, na samym początku zaraz, nie wiem, czy to nawet nie było jeszcze we wrześniu, w rozmowie mojej z Wałęsą, trochę mieliśmy do niego pretensje o pewne zapisy w porozumieniu gdańskim, a on do mnie mówi tak: wiesz, gdybym ja miał świadomość waszej siły i jakby zasięgu waszego strajku, to porozumienie gdańskie mogłoby wyglądać inaczej. To tak gwoli prawdy historycznej. Takie słowa padły, tak było. Oczywiście coraz nastąpiło podzielenie ról. Członkowie prezydium MKS-u dostali przyporządkowane jakieś zadania, funkcje. Mnie przypadła taka działalność informacyjna, interwencyjna i jeszcze kwestia rejestracji nowych struktur związku. Bardzo szybko musieliśmy znaleźć sobie inną siedzibę, bo tam po prostu się nie dało.
nie dało funkcjonować. Było tam bardzo mało pomieszczeń, a druga sprawa, lokalizacja była zła, kwestia możliwości dojazdu i tak dalej. Ale już się zaczęły dziać dziwne rzeczy. Już się zaczęły dziać dziwne rzeczy, prowokacje. Jeszcze wtedy, pamiętam, funkcjonował grudzień i w którymś momencie przychodzą do nas ludzie z ulicy i mówią: słuchajcie, organizujecie kolejny strajk? Mówi: nie, nie ma takiej potrzeby i w ogóle nic na ten temat nie wiemy. Okazuje się, że jeździły te takie szczekaczki po Jastrzębiu z nagłośnieniem i wzywały ludzi do strajku w związku z tam jakimiś perypetiami związanymi z porozumieniem, na kopalniach, jakieś tam historie, niesnaski. To była robota grudnia. Czyli on chciał cały czas, chciał wykoleić to, co zostało podpisane. Było mu to niezwykle nie na rękę. I też mnóstwo rzeczy działo się wokół nas. I Jarosław Sienkiewicz na tamten czas był taką osobą, jakby to powiedzieć, reprezentacyjną. Kawał chłopa, wysoki, gość niegłupi, bardzo inteligentny. Potrafił się znaleźć w trudnych sytuacjach. I prawdę mówiąc, to wtedy nawet byliśmy z tego zadowoleni, że to taki człowiek, a nie inny, gdzieś stoi na czele tego, na naszego jastrzębskiego ruchu. Struktura została przeniesiona jakby z MKS-u, to znaczy wszyscy ci członkowie prezydium znaleźli się w tej strukturze organizacyjnej, która się nazywała MKR Jastrzębie, Międzyzakładowy Komitet Robotniczy. Dokładnie taka sama nazwa jak w Szczecinie. To była też w jakimś sensie sugestia, może nie sugestia, ale takie z akceptacją przeniesienie tej nazwy szczecińskiej. Tam był Kopeć, tutaj też był Kopeć, czyli w Polsce gdzieś się organizowało Międzyzakładowe Komitety Związkowe, MKZ-y, a były dwa MKR-y, nie? Czyli był MKR Szczecin i MKR Jastrzębie. Zaczęliśmy organizować bardzo mocno związek, zaczęły się zjeżdżać różne zakłady i to, prawdę mówiąc, ciekawe, bo zakłady z całej Polski zaczęły się pojawiać u nas. Dlaczego? Dlatego, że gdzieś tam w odbiorze było podskórnie takie czucie, że porozumienie jastrzębskie w związku z tym, że zawiera pewne bardzo ważne zapisy socjalne, że przyjeżdżając do Jastrzębia, wpisując się w naszą strukturę, tym sposobem będą bliżej możliwości korzystania z porozumienia jastrzębskiego, a w szczególności z tego ważnego punktu dotyczącego wolnych sobót i niedziel. Oczywiście zaczęły się spory dotyczące interpretacji soboty i niedziele i soboty wolne. Ale już wtedy nasza struktura, ta, która się organizowała, w szczególności w kopalniach, ci ludzie byli świadkami tej rozmowy. Ci ludzie, którzy gdzieś tam w kopalniach zaczęli tworzyć Solidarność, oni byli na tej sali, oni słyszeli, oni wiedzieli, jaka jest intencja, w jaki sposób przyjął to przedstawiciel rządu, który podpisał to porozumienie. Więc dyskusja na temat wolnych sobot, jeżeli chodziło o górnictwo, nie było w ogóle żadnej dyskusji. Znaczy były spory, bo gdzieś tam, że niby dopiero od 1 stycznia. Nie, powiedzieliśmy nie, podpisane zostało porozumienie i ono obowiązuje. A w związku z tym, że obowiązuje, to praca w soboty, nie mówię o niedzielach, gdzie od razu założyliśmy, że niedziela to jest oczywiście konserwacja, to są rzeczy niezbędne, bo górnictwo tego wymaga, ale na zasadach pełnej dobrowolności. Oczywiście ludzie się zbuntowali, właściwie na przekór trochę, prawda, tym kopalnianym władzom,
bardzo ostentacyjnie manifestowali swoją niechęć do pracy w soboty i w niedzielę. Był naprawdę wielki problem ze znalezieniem nawet ludzi do takich robót, które były niezbędne i konieczne. No ale tak było, no to było odreagowanie. To było odreagowanie tego, co było w przeszłości. No i oczywiście o naiwności. Myśmy przecież nie byli żadnymi działaczami związanymi z jakąkolwiek opozycją. Nam się wydawało, że podpisaliśmy porozumienie, że po drugiej stronie mamy partnera, który będzie szanował, tak jak i my, to, co żeśmy podpisali, że będziemy tego wspólnie pilnować, stąd ta komisja mieszana. A okazało się zupełnie coś innego. Ja na podstawie moich dokumentów IPN-owskich już 20 października 80 roku zapadła decyzja o moim, jakby to powiedzieć, wtedy to nie było jeszcze, nie było mowy o internowaniu, ale o aresztowaniu. 20 października 80 roku na podstawie dokumentów, które mam, już wtedy zapadła decyzja, że muszę zostać wyeliminowany z tej społeczności w momencie, kiedy nastąpi godzina X. I przeglądając te dokumenty później, czytam. Oczywiście musieli znaleźć, stworzyć jakąś argumentację do tego, żeby ktoś podjął tą decyzję. I oczywiście sfałszowali połowę ostatnie lata mojego życiorysu. Bo na przykład ja przyjechałem na Śląsk w styczniu, po połowie stycznia 1977 roku, a w tym, co oni tam mieli w swoich dokumentach, to ja byłem od 75, 4, a przecież ja w 75 roku maturę robiłem. Dopiero kończyłem szkołę średnią, potem miałem roczny staż po tej maturze, prawda? Potem coś tam, w każdym razie i dopiero później się przeniosłem, że mieszkałem na domu górnika, że rozrabiak, pijak, prawda, hazardzista, prawda, który górników w jakiś tam sposób ogrywał. No w ogóle element. No. I to była ta argumentacja na podstawie tych dokumentów, które otrzymałem, oczywiście uśmiałem się z tego setnie, że gdzieś tam przyszedłem w 74 albo 5 roku z jakichś zakładów z Raciborza. Gdzie? Przecież ja tam nawet wtedy nie wiedziałem za bardzo, gdzie jest Racibórz. No i widać już oczywiście po czasie, co ta władza, do czego była gotowa, ale był pewien taki bardzo ciekawy, oczywiście nieznane zdarzenie. W 80 roku, jeszcze za czasów bytności grudnia, jechaliśmy z ekipą z MKR-u Jastrzębie do świętej pamięci biskupa Bednoża. Ja bardzo się zaprzyjaźniłem z Bednożem. Pamiętam, jak on pierwszy raz nas odwiedził. Szedł do góry taki niewysoki człowiek, prawda, w tej, nie wiem jak się nazywa to, nakrycie głowy, w kolorze, prawda, biskupim. Idzie ktoś do góry, a ja biegnę na dół rozpędzony, bo coś trzeba było robić. On mnie złapał za rękę. Mówi: młody człowieku, spokojnie, prowadź mnie do szefostwa. Mówię: no ja jestem jednym z szefów. No to prowadź tam, gdzie jesteście wszyscy. No i wtedy to był nasz pierwszy kontakt z Bednożem. Zadeklarował pomoc. Przysłał nam ze swojego poręczenia 4 osoby. To był świętej pamięci Heniek Wódkę, politolog, człowiek niezwykłej odwagi, świętej pamięci Wiesław Gwiszcz, plastyk, Jerzy Skwara, dziennikarz i taka pani, która miała zajmować się sprawami finansów, ekonomią, pani Hołogowa. Ona bardzo szybko zresztą zniknęła z kręgu naszych doradców, a ta pozostała trójka, no tak, cały czas z nami gdzieś tam funkcjonowała, z czego Jurek Skwara był naszym redaktorem naczelnym.
potem Solidarności Jastrzębia, ale o tym później. Jak pojechaliśmy do Bednoża, w odwiedziny do niego tam na ulicę Francuską, telefon do niego, okazało się, że dzwonił Grudzień. I Bednoż do nas, tam było nas chyba 7 osób, między innymi Tadek Jedynak, Sienkiewicz, Tadek Jedynak, Stefan Pałka, ja i jeszcze jakieś 3 osoby. I prosił Bednoża, żebyśmy do niego przyszli. Przecież tam kawałeczek, nie? Z francuskiej do Komitetu Wojewódzkiego tutaj na tym placu, to nie wiem jak się to kiedyś nazywał, chyba Dzierżyńskiego, jeżeli się nie mylę. No i my mówimy, nie, tam nigdzie nie jedziemy. Bednoż mówi, idźcie do niego, zobaczycie co chce. Nie idziemy. Tadek mówi, jest co nam szkodzi, nie? Sienkiewicz oczywiście był zaraz za, bo on już chyba wtedy zaczął fruwać w powietrzu. On już był wtedy, gdzieś ta jego ambicja jakby stawiania siebie na pozycji takiej samej czy równoważnej w Wałęsie. No dobra, no to daliśmy się przekonać, może zgwałcić. No i poszliśmy. Podjechaliśmy pod ten Komitet Wojewódzki. Jak tylko podjechaliśmy, to te drzwi tak jak na filmach otwierały się, tak jakby tam oczywiście otwierali je ludzie, ale to było tak jak z automatu, tak jakby, nie wiem, wyćwiczone. Schodami gdzieś, nie pamiętam, ale chyba na pierwsze piętro, wszystkie drzwi pootwierane. Wychodzi naprzeciw nas Grudzień, koszula biała, rozpięta, rękawy pozaginane, zapracowany człowiek i mówi, witam was, towarzysze, witam autentycznych przedstawicieli klasy robotniczej. Ja mówię do tatka, Tadek, spierdalamy stąd, bo będzie afera. Tadek mnie za rękę mówi, czekaj, zobaczymy, będą jaja. Wchodzimy tam do niego, on tam oczywiście swoje tyrady słowne wypowiada i w pewnym momencie mówi coś takiego. Witam jeszcze raz was, autentycznych przedstawicieli klasy robotniczej. Wy tu prawie, prawda, sól ziemi. Mówcie, co wam trzeba. Co kto potrzebuje, niech mówi. Dostaniecie wszystko, co trzeba. Tego jest tyle, że dla wszystkich starczy. Ja tak mówię, ja tak patrzę na tatka, mówię, ty Tadek, co on wygaduje? W czyim imieniu on to mówi? Kto mu dał takie prawo? Mówię, Tadek, spierdalamy stąd, bo będzie afera. Mówię, daj spokój. Oczywiście to miało swój skutek. Miało swój skutek, bo kilku chłopaków, którzy albo słyszeli, albo im przekazano, no niestety, ale w tamtym czasie poszło na służbę w drugą stronę. I to był ten moment, który jakby zwrócił uwagę naszej czwórki. Teraz zaczynam mówić o pewnych rzeczach związanych z odejściem Sienkiewicza. Była taka grupa właśnie Tadek Jedynak, Rysiek Kuś, ja i świętej pamięci Heniek Wódkę, który nie był członkiem MKR-u, był naszym doradcą, ale to był taki człowiek, który można powiedzieć był niezłym strategiem, może nie tak, doskonałym strategiem. I zresztą miał bardzo ciekawą wiedzę, bo on pracował w Śląskim Instytucie Naukowym. I co ciekawe, Śląski Instytut Naukowy był niczym innym jak zapleczem merytorycznym dla Komitetu Wojewódzkiego Partii. A to był człowiek, którego do nas przysłał Bednoż i mieliśmy możliwość także, a był specjalistą od spraw niemieckich, mieliśmy też możliwość zaczerpnięcia wiedzy i informacji właśnie, co się tam gdzieś dzieje. No i zaczęliśmy troszkę inaczej patrzeć na Sienkiewicza. Sienkiewicz zaczął znikać. Zaczęły pojawiać się jakieś takie dziwne informacje. Zaczęli się pojawiać dziwni ludzie. W pewnym momencie dowiedzieliśmy się o bardzo jakichś takich bliskich związkach Sienkiewicza z Moczarem, z dokumentami,
które z NIK-u przez Moczara trafiały do nas po to, może tak, Sienkiewicz uwikłał się i próbował nas uwikłać w wojnę na szczytach władzy. Czyli gdzieś te frakcje, które gdzieś tam spierały, prawda, które ze sobą wojowały, chciały nas wciągnąć w to i naszymi rękami pozałatwiać w pewnym sensie swoje walki wewnętrzne. No, poleciało paru dyrektorów kopalń, gdzieś tam w różnych strukturach zarządzania, gdzieś tam też wskutek tych działań, czy tych informacji, które z NIK-u, bo przecież to był wtedy szef NIK-u, dostawały się w nasze ręce, pewne rzeczy się zaczęły dziać. Myślę, że słusznie tak swoją drogą, bo jeżeli w NIK-u były tego typu dokumenty, to znaczy, że to były fakty. Ale coraz bardziej nam się to nie podobało. I Sienkiewicz próbował na nas wymusić takie zachowanie, że po pierwsze, to KOR jest zły i ludzie związani z KOR-em są źli. KPN, no to jest akurat coś do zaakceptowania. I w pewnym momencie w jakiejś tam pijanym zwidzie mówi do nas, chcecie? Jutro, pojutrze Moczulskiego tu sprowadzę. Mówię, o kurczę chłopie, to już teraz naprawdę fruwasz pod sufitem. Czyli Sienkiewicz jakby dostał, czy jakby do jego świadomości włożono całą masę różnych możliwości, czy wmówiono mu możliwość sprawstwa w całej masie różnych rzeczy, które dotyczyły w tamtym czasie polskiej rzeczywistości. Ale też, tak jak powiedziałem, zaczęło się koło Sienkiewicza gromadzić jakieś dla nas dziwne grono. Ja dostałem w tamtym czasie, będąc oczywiście na funkcji tego rzecznika prasowego, osoby odpowiedzialnej za informacje, dostałem taki na tamten czas sprzęt, dyktafon, taki miniaturowy. No to było urządzenie niezwykłe, bo ono na przykład działało, jak jest cicho, to ono się wyłączało, prawda, jak pojawił się głos, to ono w tym momencie momentalnie się włączało. No i doszliśmy do wniosku, że trzeba je to urządzenie wykorzystać i w trakcie takich właśnie dziwnych odwiedzin podkładaliśmy Sienkiewiczowi ten dyktafon. No i przesłuchując później te nagrania, włos się namierzył. Vis-a-vis Ministerstwa Górnictwa na rogu Lompy był taki budynek bardzo mocno oantenowany i że tam była jakaś niby centrala handlu zagranicznego. Według naszej wiedzy to była siedziba to była jakaś delegatura, na pewno nie polska. I właśnie między innymi też tam Sienkiewicz ze swoimi poplecznikami bywał. I to nas przeraziło. Co jest, o co tu w tym wszystkim chodzi? To znaczy jedną rzecz muszę powiedzieć. Według informacji, które posiadamy na podstawie naszych dokumentów IPN-owskich, to Sienkiewicz nie był tajnym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa. Ale według mnie on był czymś więcej. To znaczy ten układ władzy, który funkcjonował, pracował na jego rzecz w każdej dziedzinie. Czyli on nie był tajnym współpracownikiem, nie donosił, nie relacjonował, tylko wszystko to, co było z nim związane i co się działo, było, może złe słowo, akceptowane, ale jakby wspierane, wspomagane przez tamtejszą władzę w każdej dziedzinie. I myślę, że nie tylko tamtą władzę, ale chyba tych, którzy byli bardzo, bardzo mocno zainteresowani sytuacją w Polsce. No i jeszcze jest jedna sprawa. Ja zacząłem jeździć po Polsce z racji pełnionej funkcji, czyli informacji, kontakty z dziennikarzami, już wtedy związkowymi.
a także też z ludźmi związanymi z tak zwaną opozycją, korowską. Poznawałem tych ludzi i rozmawiamy z Tadeuszem, mówię, ty Tadek, o co tu chodzi? Przecież tak naprawdę to im chodzi o to samo, co nam. Przecież ich działania to nie jest nic innego, tylko to, co my próbujemy dzisiaj robić, oni to robili z narażeniem własnego nawet życia. Więc to, jakim prawem my się mamy od nich oddzielać? Czerpmy, korzystajmy. I tak się zaczęło. I w tym momencie też nasza grupa, te osoby, które były z nami, z Tadeuszem, ze mną, z Ryśkiem, także trochę ze Stefanem Pałką związane, chociaż Stefan Pałka to jest osobna historia. No to byliśmy bardzo mocno przez Sienkiewicza napiętnowani. I jednego wieczoru u Tadeusza Jedynaka w domu Tadek Jedynak, Rysiek Kuś Heniek Wódkę i ja podjęliśmy decyzję, że to, co się dzieje, oczywiście były tam przedtem historie typu spór Jedynak-Sienkiewicz, gdzie Tadek był tym, no jakby to powiedzieć, sztandarową osobą, która walczyła z Sienkiewiczem, prawda, z naszym wsparciem. On był tym pierwszym tej wewnętrznej opozycji. Próbowano nas oczywiście godzić, łagodzić spory, bo oczywiście też służby poprzez delegatów w kopalniach, przecież mieli tam swoich ludzi na 100%, próbowali to wszystko wyłagodzić. No i podjęliśmy decyzję, nie, to nie może być w ten sposób. I u Tadeusza Jedynaka w domu popełniliśmy taki tekst pod tytułem Kto komu służy. Ten tekst został wspólnie zredagowany, oczywiście głównie ręką Heńka Wódkiego. Ja go pisałem na maszynie, na białkówce, na tej folii białkowej i odręcznie pod tym tekstem podpisywaliśmy się na tej białkówce i pojechaliśmy z tym do Jastrzębia i ten tekst przed drukiem na powielaczu białkowym podpisywali różni ludzie, którzy w składzie MKR-u byli. Oczywiście nie wszyscy podpisali, inni od razu donieśli panu Jarkowi, co się dzieje, ale myśmy wydrukowali tego tyle, ile się dało z białkówki. No tam myślę, że było tego... No trudno mi jest powiedzieć, ile tego było, ale było tego dość znacznie... Myślę, że może kilkaset pod tysiąc. I to zostało rozdysponowane, rozdane, ludziom rozdane, na kopalnię to poszło i zrobiła się z tego straszna burza. Podjęliśmy taką decyzję, że Rysiek Kuś, Tadek Jedynak jadą do Gdańska informować o tym, że w Jastrzębiu dzieje się to, co się dzieje. A ja zostaję tutaj na miejscu i został zwołany prezydium i zarząd, można powiedzieć, wtedy MKR-u Jastrzębie. I taka chęć, może nie chęć. Chcieliśmy po prostu rozliczyć Sienkiewicza z tego wszystkiego, co się działo. I ta rola prokuratora znowu przypadła mnie. Oczywiście była to, ojej, to była straszliwa sytuacja, bo tam dochodziło prawie, że do rękoczynów. Ludzie Sienkiewicza, no wyglądało to dosyć groźnie. Ja miałem wtedy wsparcie w części, część ludzi z MKR-u była kompletnie niezorientowana w tym, co się dzieje. Część ludzi była obojętna. Część ludzi mnie bardzo mocno wspierała, w szczególności ludzie związani ze służbą zdrowia, ale nie tylko, bo także część tak zwanego prezydium MKR-u Jastrzębie. I tak przyciskałem Sienkiewicza, tak go przycisnąłem, że on w pewnym momencie się wkurzył. Mówi, to ja mam to wszystko w dupie, rezygnuję. Mówię, dobra, pisz. I Sienkiewicz napisał odręcznie, że rezygnuje. Tam z jakiejś tam, nie ma tego dokumentu, kurczę, rezygnuje z funkcji i tak dalej, i tak dalej.
podpisał się. I w tym momencie doszło do dziwnej sytuacji, bo zaczęli zgłaszać też swoje rezygnacje inni ludzie związani z MKR-em Jastrzębiem, ale także z Sienkiewiczem. Ja, na moje biurko spłynął niezły sztapelek tych rezygnacji. Sienkiewicz wziął torbę swojego kierowcę, a w tym czasie dostał kierowcę i zabrano dyrektorowi szpitala górniczego w Jastrzębiu Fiata 132, to była przecież limuzyna rządowa, zabrał swojego kierowcę, jeszcze tam pojechały z nim dwie panie, które były takimi bardzo wielkimi orędowniczkami, prawda, Jarosława, i wyszedł. Ten sztapel tych rezygnacji leży na moim biurku. Ja mówię, słuchajcie, opamiętajcie się, ludzie, wyłączcie emocje, przeanalizujcie to wszystko, co się stało, powody, dla których się to stało. Znacie tekst, który myśmy napisali i jest on publiczny. I te rezygnacje tu leżą. Ja nie zaglądam do żadnej z nich. Kto chce, może je sobie wycofać bezkarnie, bo są w tej chwili emocje, różne rzeczy się dzieją, niepotrzebne. I rzeczywiście tak się stało. Na drugi dzień zostało tylko kilka tych rezygnacji. Między innymi to był Janusz Jarliński, który odszedł, Władek Kałduński, obie panie, prawda, ktoś tam jeszcze, taki chłopak z PBS-u, który był takim człowiekiem do specjalnych poruczeń, kontaktów z Sienkiewicza, z Moczarem. On jeździł, kursował w Jastrzębie, Warszawa. Więc ci ludzie odeszli, ale w tym momencie zaczął się atak na nas, a szczególnie na mnie. Pamiętam, że Trybuna Robotnicza i Dziennik Zachodni w tamtym czasie potężne artykuły pod moim adresem, prawda, ojej, kto komu służy, oczywiście w drugą stronę. Tadek Jedynak, ja oczywiście, Heniek Wódkę, tam jeszcze inni ludzie zrobili z nas klerykałów, bo związani gdzieś tam niby, to byli ludzie z ODIS, ośrodek, jakiś taki związany studiów społecznych, jakoś tam, nie pamiętam dokładnie tej nazwy, artykuł był wredny i żeby było śmieszniej, to ten artykuł napisali dziadul i figat. Dziadul dzisiaj jest, prawda, no, nawrócony dziennikarz, prawda, zresztą, który w rozmowie kiedyś ze mną trochę się wyspowiadał ze swoich grzechów. Wredne, bardzo wredne artykuły. No i następny dzień, mieliśmy już wtedy siedzibę w takim budynku, kaktus się to nazywa, taki system pawilonów. Na pierwszym piętrze tam była nasza siedziba MKR-u, na drugi dzień. Przychodzę do pracy, ja miałem wspólny sekretariat z Sienkiewiczem. Odgrodzeni byliśmy ścianą. Rano ja jestem już w pracy, patrzę, kurczę, kto przychodzi? Sienkiewicz przychodzi. Przyjeżdża kierowca, przyjeżdża jego sekretarka, Ulka, nie pamiętam jak ona się nazywała. Ona siada za biurkiem, prawda? Sienkiewicz chce wchodzić do swojego, w cudzysłowie, gabinetu. Ja stanąłem mu na drodze. I kierowca skoczył do mnie. Taką pozycją, prawda, walki. Oni wszyscy wiedzieli, jak kiedyś... No muszę trochę zdradzić o sobie. Kiedyś trenowałem bardzo ostro i intensywnie karate według szkoły Shotokan. Byłem jednym z lepszych w Polsce. I to był jeszcze ten czas, kiedy powiedzmy moja sprawność w tej dziedzinie była znacząca, więc taki jakiś pacjent typu ten kierowca, prawda, to nie był dla mnie żaden przeciwnik. Zwątpił. Ale Sienkiewicz mi się postawił. Kawał chłopa wyższy ode mnie o głowę. Doszło do utarczki. Prawie, że do szarpaczki. Też zwątpił.
I to była jego ostatnia wizyta w jakimkolwiek miejscu, budynku związanym z Solidarnością i jego obecności w Solidarności. Czyli ostatnie pożegnanie Sienkiewicza z działalnością w Solidarności to było ze mną bardzo takie, powiedziałbym, niekurtuazyjne. Powiedziałbym wręcz tak z pozycjami walki. Potem oczywiście Sienkiewicz rozpoczął swoją działalność bardzo zresztą mocno wspieraną przez niektóre ośrodki solidarnościowe, w szczególności Wrocław, trochę Lubin. Tam była taka, byli tacy bracia, oni mieli na nazwisko Kocik i próbowali oczywiście rozrywać Solidarność, rozwalać ją. Próbowali tworzyć, to był Związek Zawodowy Górników Solidarność. Mieli statut, zbierali ludzi chętnych. Ja nawet kiedyś wpadła mi w ręce lista członków założycieli z kopalni Pniówek, bo i tam na Pniówku próbowali to zrobić. Myśmy w tym czasie, a jeszcze jedna rzecz, można powiedzieć, na kanwie obecności Sienkiewicza w strukturach, to dostaliśmy siedzibę w Katowicach, na ulicy Szafranka. Budynek, który no, na tamten czas był rzeczywiście adekwatny do potrzeb. Oczywiście było coś takiego, że Sienkiewicz odejdzie, to budynek zabiorą. Że to niby jest jego zasługa i jakby jego dziedzictwo. Okazało się, że tak nie jest. Okazało się, że budynek został przyznany. W tym czasie już zmienialiśmy nazwę z regionu, z MKR-u na zarząd regionu. Pierwsze to było Zarząd Regionu Śląska i Zagłębia, tak się to nazywało. Zaczynaliśmy już wtedy działalność z rozmachem. Zaczęliśmy starać się o gazetę. No to już zaczęła być wtedy bardzo poważna, niezwykle poważna struktura w Solidarności. Zaczęliśmy być mocno, mocno szanowani i uważani w strukturach krajowych, bo jednak to była niezwykła siła, ale też niesamowite sprawstwo z naszej strony, bo jakiekolwiek decyzje, które tam zapadały w Gdańsku, na tamten czas, no to były z bardzo dużym naszym wsparciem, a jeżeli było coś, powiedziałbym, takiego no, trochę z kosmosu, no to bez naszego wsparcia nie miało szansy się przebić. Byliśmy ważni. Byliśmy na tamten czas ważni i zresztą wszędzie jakoś tak honorowani. Ja myślę, że to też kwestia, powtarzam to, to jest kwestia zapisów Porozumienia Jastrzębskiego. Ono miało swoją wagę. Politycznie jako pierwsze gdańskie, ale jednak to ważne, to jastrzębskie. Prawdę mówiąc, Porozumienie Szczecińskie, to mówi się o nim, ale jakby tak zapytać naprawdę, co ono zawierało, to chyba nikt nie powie. A o jastrzębskim to każdy powie, soboty. Oczywiście to jest tylko pewien ważny, ale jednak element. No i cóż, i zaczęło się działanie organizacyjne, tworzenia instytucji, tworzenia poligrafii. Mieliśmy doskonałą poligrafię. Zaczął się ten karnawał. Trafił do nas też chyba świętej pamięci Gabriel Kraus. Facet taki trochę czarny, jakby to rzec, taki bardzo mocny czarnowic, ale to nie tak, że on był czarnowic, tylko on miał ogromne doświadczenia. I on mówił nam tak: chłopaki, nie myślcie, że to będzie trwało wiecznie. Szykujcie się na to, że któregoś dnia ten, umownie nazwijmy to, karnawał się skończy i wszyscy pójdziecie siedzieć. Miejcie tego świadomość. A to był luty, marzec. I już zaczęło się dziać, zaczęło się pruć. To była kwestia wydarzeń w Bydgoszczy, Jasiu Rulewski.
To były historie związane tutaj już też na Śląsku, te strajki, które zaczęły się dziać. Groźba strajku generalnego w Polsce. Pamiętam takie zdarzenie w Urzędzie Rady Ministrów przed strajkiem generalnym, gdzie Wałęsa w ostatniej chwili go odwołał, bo w trakcie negocjacji w tej sali lustrzanej były otwierane drzwi na oścież, jak tam wychodzili ci przedstawiciele rządu w tamtą stronę, i naprzeciw tych drzwi siedział jakiś taki opasły facet w niepolskim mundurze. Także to była też taka manifestacja. Nie chcę mówić, kto to mógł być, bo w głowie mam, z tyłu głowy mam to nazwisko, ale tak to wyglądało. Działo się coraz trudniej, działo się coraz gorzej. Ale też jednocześnie myśmy już wtedy, jakby to powiedzieć, mieli świadomość, że może być różnie i raczej źle. Więc wykorzystanie tego karnawału to już było jakby pójście na całość z pełną świadomością. Z pełną świadomością, że ile wydrzemy, ile damy rady, tyle warto zrobić. Zaczęliśmy drukować książki, prawda, które wychodziły poza cenzurą. Oczywiście nasza gazeta Solidarność Jastrzębie, ona niby wychodziła, ona wychodziła poprzez cenzurę, no ale jak na przykład bardzo nam na czymś zależało, żeby nam się nie wtrącili, to szedłem ja na rozmowę z cenzorem, prawda, i sprawy przechodziły po bardzo minimalnych makijażach. Ale też próbowano nas, jeszcze wrócę do czasów Sienkiewicza, próbowano nas wysadzić w powietrze ekipa Sienkiewicza. Próbowano nas wprowadzić w mariny bardzo mocno. Jako Solidarność Jastrzębie, MKR Jastrzębie, stworzyliśmy tak zwaną deklarację programową. I ta deklaracja programowa nasza, stworzona przez nas, znaczy w cudzysłowie przez nas, bo to nasza akceptacja, ale pisali to ludzie politycznie, jakby to powiedzieć, poprawni. I w drodze z Jastrzębia do drukarni ta deklaracja programowa zmieniła swoją treść. I została wydrukowana w Dzienniku Zachodnim. Myśmy dorwali szczotki. W Dzienniku Zachodnim, no, kosmos. Oczywiście próbowaliśmy wstrzymać jej druk, nie udało się. I to był też jeden z takich elementów, które przeważyły na to, że z Sienkiewiczem i z jego ludźmi, że oni nie grają czysto i nigdy grać czysto nie będą. Ale to też rzuciło inne światło na niego i na tych jego ludzi w takim ogólnym oglądzie. Mieliśmy swoją gazetę. Gazeta wychodziła praktycznie do stanu wojennego. Jurek Skwara był naczelnym. Mieliśmy niezłych dziennikarzy. Mieliśmy świetnych rysowników. Między innymi Andrzej Czeczot, prawda, który się tam udzielał w naszej gazecie. Jego rysunki były niesamowite. No i cóż. Działo się także trochę różnych zdarzeń takich wobec nas, personalnie wobec nas. Próbowano nas tam w różne rzeczy manipulować, próbowano różne plotki, ulotki pod naszym adresem na różnym tle, także damsko-męskim. I takie zdarzenie jedno opowiem. Myśmy jeździli z Katowic, z Szafranka jednym samochodem, przeważnie we trzech, z kierowcą oczywiście, przeważnie we trzech, Tadek, Jedynak, Rysiek, Kuś i ja. Rysiek mieszkał w Szerokiej, my z Tadeuszem w Żorach. I w Łaziskach, jak jest wiadukt koło Huty Łaziska,
Aha, i przyjął się do nas do pracy taki chłopak, który przeszedł z Transguru, myśmy to sobie jakoś tam załatwili, przyszedł do nas do pracy. Młody kierowca, dobry kierowca, zresztą rekomendowany przez tamtejszą Solidarność, przyszedł do nas i miał pierwszy kurs. Zabrał nas z domów, zawiózł do Katowic i wieczorem wracaliśmy, to jeszcze było przed odejściem Sienkiewicza, zabrał nas z powrotem do domu i na wysokości łazisk, na tym wiadukcie, raptem samochód jakiś tam dziwny próbował nas zepchnąć z tego wiaduktu prosto na tory. Ten kierowca młody wybrnął z tego jakoś tam no, szczęśliwie. Na drugi dzień przyszedł i się zwolnił. Pracował tylko jedną dniówkę. Powiedział tak, że on się przyjmował jako kierowca, nie jako kaskader. Także to był taki... Ale to też jednocześnie pokazuje, jakie decyzje musiały zapadać wobec w ogóle struktur Solidarności, wobec działaczy Solidarności, niektórych działaczy, którzy byli, no, którzy byli być może niewygodni. Nie wiem, który najbardziej z nas im się zasłużył, no ale nasza trójka w tym samochodzie była. Najważniejszą rzeczą dla nas w tamtym czasie, już po uporządkowaniu tych spraw personalnych w MKR-ze Jastrzębia, a później w Zarządzie Regionu Śląska i Zagłębia, to była kwestia jednoczenia wszystkich struktur związkowych na terenie Śląska. Udało się przyłączyć Tychy, udało się przyłączyć Bytom, chociaż Bytom to akurat była kula u nogi, bo władze, tam też sześć struktury tego MKZ-u, Bytom, no to pod wodzą pana Cierniewskiego to byli ludzie no, delegowani przez władzę. A już taki śmieszny akcent opowiem. Jak zostało podpisane porozumienie jastrzębskie, to tam dwa dni później chyba, czy trzy dni później wybucha strajk. I oczywiście zaraz jak ten strajk wybuchł, to rozpoczęły się natychmiast w krótkim czasie negocjacje i przepisano porozumienie jastrzębskie. Z naszej strony tam delegowany był Tadek Jedynak, jeszcze ktoś tam. No i było tak, paragraf, punkt, zgoda. Podpisano natychmiast to porozumienie, które no, było niby bytomskim, ale nie było bytomskim, tylko było przekopiowanym porozumieniem jastrzębskim. Coś tam jeszcze swojego może wtrącili. No i faktycznie poza tym regionem, który w jakiś sposób się jednoczył, był tylko MKZ Katowice. Stosunki pomiędzy nami były, powiedziałbym, dziwne, mógłbym użyć słowa nieprzyjazne, ponieważ ta przeszłość, która dotyczyła obecności Sienkiewicza i tego, co gdzieś się tam w przeszłości działo, to rzutowało na nasze wzajemne, to rzutowało na nasze wzajemne kontakty, ale też i taka chęć współzawodniczenia. Myśmy naprawdę mieli ogromne ilości struktur, ogromne ilości członków, ogromną ilość członków. Oni też byli znaczącym regionem, ale myśmy byli większym pod względem, tak jak mówię, z zasięgu i ilości członków. Ale ja dzisiaj, jak tak sobie przypominam, to w dużej mierze przeszkadzał w tej możliwości połączenia się, czyli zjednoczenia w jakiś tam sposób świętej pamięci Kaziu Świtań. On miał niesamowite ambicje związane ze swoją osobą. Przecież on był jednym z ludzi, którzy zakładali wolne związki zawodowe, prawda? W pewnym sensie był równoważny Wałęsie, a tutaj raptem ta jego rola została w jakiś tam sposób zmarginalizowana, tym bardziej późniejszy jego konflikt z Rospłochowskim, który go tak prawdę mówiąc prawie że wyeliminował zupełnie. No i nie udało się tego zrobić, ale już byliśmy coraz bliżej przecież wyborów regionalnych, prawda?
I faktycznie po tych wyborach stworzenia jednego ogromnego regionu Solidarności, który i właściwie to powstało. Wybory spowodowały, że dwa podstawowe i najgłówniejsze ośrodki decyzyjne Solidarności na Śląsku stały się jednym regionem i wtedy to już był region Śląsko-Dąbrowski, prawda? Już nie Zagłębia i MKZ Katowice, tylko region Śląsko-Dąbrowski. No i tak oczywiście z całą masą konfliktów, które już się potem nawarstwiały, wybuchały coraz to większe, coraz to ważniejsze konflikty, dotrwaliśmy do stanu wojennego.